Czy Zarząd Dróg Miejskich w tym roku, w okresie świątecznym planuje instalację jakichś nowych dekoracji z okazji Świąt Bożego Narodzenia? Nie, natomiast wszystkie te, które w zeszłym, bo była część, która była jakby nieużywana z racji tego, że była zepsuta, zostały wszystkie naprawione, więc rzeczywiście w tym roku będzie więcej ozdób świątecznych, natomiast nie są to nowe ozdoby, natomiast wszystkie zostały, że tak powiem, naprawione i powyciągane, nawet te stare, także mam nadzieję, że będzie ładnie w zeszłym roku. Zbulwersowała mnie wypowiedź pani dyrektor Zarządu Dróg, bo mówiła, że nie ma w tym roku kwoty na ustrojenie miasta na święta. Szanowna pani, w budżecie jest zapis 30 tysięcy złotych. Dlatego o tym mówię, ponieważ kilka lat temu mocno tutaj w okresie świątecznym, kiedy odwiedzałem kilka miast, a Grudziądz wyglądał tak blado, jakby pan prezydent podjął zadanie i powiedział, że od tego roku będzie jakaś tam kwota, już nie pamiętam ile, nie chcę skłamać, ale przez kilka lat 30 tysięcy złotych będziemy na ten cel przeznaczać. I tak jest zapis w budżecie, a pani mówi, że nie ma żadnych pieniędzy na zakup oświetlenia. To nie wiem, jak ja tam budżet czytam, czy nasz grudziądzki, czy inny. Nie powiedziałam, że nie mamy pieniędzy, tylko w zeszłym roku kupiliśmy, szanowni państwo, choinkę za 60 tysięcy i w tym zeszłym roku była mowa, że 30 płacimy, zapłaciliśmy wykonawcy, dostarczycielowi choinki w zeszłym roku i w tym roku 30 i właśnie dlatego znaleźliśmy jeszcze w swoim po prostu budżecie pieniądze, żeby zreperować wszystko, co było na stanie, każdą jedną ozdobę świąteczną. Tam, gdzie się dało przerobić, ona też jakby tam źródła LED-owe i żeby w tym roku, mimo wszystko, mimo że rzeczywiście nowego zakupu nie dokonaliśmy, to żeby ozdób było więcej. Ja absolutnie nie powiedziałam, że nie ma pieniędzy, natomiast po prostu te 30 tysięcy, które mamy w budżecie, musieliśmy przeznaczyć na zapłatę drugiej części za choinkę. Panie prezydencie, naszła mi taka teraz refleksja właśnie po tym, co przed chwileczką usłyszałem, że w gimnazjum oprócz czytania ze zrozumieniem jeszcze byłem uczony słuchania i dlatego właśnie też jestem za tym, aby tych gimnazjów jednak nie likwidować. Dziękuję bardzo. Dziękujemy za refleksję. Nie, ja ogólnie mówię. Bez, proszę. Refleksję, panie młody kolego. Niech pan się trochę w swoich uwagach ograniczy, dobrze? Dziękuję. Szanowny panie radny, to nie była żadna uwaga, to była tylko moja refleksja po prostu. Przypomniało mi się po prostu coś, czego nauczyłem się jeszcze w gimnazjum, a czego wcześniej w mojej wypowiedzi nie ująłem. Jako człowiek starszy o dwa razy od pana, chciałem panu powiedzieć, że kup pan sobie 15 tylko w spokoju. A dziękuję, spokoju jest mnie, nawierasz się wylewa we mnie. Dziękuję bardzo.